Cześć, witajcie na kanale Infogitara.pl. Mamy specjalnego, kolejnego specjalnego gościa. Prosto z Gwiezdnych Wojen. Marek Spider Pająk! Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, witam cię serdecznie. Miło cię gościć i w ogóle najciekawsza rzecz to jest taka, że jesteś wśród artystów Jacksona. Z nowym oto nabytkiem, twoim własnym, obok takich nazwisk jak Phil Collins, Def Leppard. Tak, Dave'a Davidsona z Philem DeMellem jesteś. Tak jest. Tak na liście płac, że tak powiem. No, tak naprawdę Megadeth. Megadeth, grali chłopaki z Megadeth przez wiele lat na Jacksonach. No i oczywiście Randy Rhoads i jego słynny model RR, tak? Tak, dzisiaj przyjechałem z moją wyczekiwaną, naprawdę bardzo długą gitarą. A jak to się stało w ogóle, że ona trafiła, że w ogóle dostałeś taką propozycję, żeby mieć tą gitarę, żeby mieć swoją sygnaturę? To znaczy tak, my już z firmą Jackson pracujemy już kilka dobrych lat i mam kilka instrumentów, które normalnie pracują w zespole na koncertach, na trasach. Natomiast są to sześciostrunowe instrumenty. Wiadomo, z Vaderem głównie gramy na gitarach sześciostrunowych. Natomiast wszystkie moje solowe projekty, które i też kapele takie jak Esquarial, w których kiedyś występowałem, używaliśmy gitar siedmiostrunowych. Stąd też stwierdziłem w pewnym momencie, że no, chciałbym gitarę taką naprawdę naj, bo wiele jakby doświadczeń przy pracy nad instrumentami, no, pewnych rzeczy wiadomo, że nie da się wszystkiego zrealizować w jednym instrumencie, tak? Jak mam gitarę sześciostrunową, no to wiadomo, w jednym seryjnym, tak. Więc tutaj jakby moje doświadczenia, cała lista tych doświadczeń skłoniła mnie do tego, żeby zbudować nowy instrument, który przede wszystkim będzie mi potrzebny do pracy w studiu, na którym będę mógł pomyśleć nad może nową płytą, może solową, może płytą Esquarial, może kto wie. I dlatego stwierdziłem, że teraz zrobię sobie instrument, poproszę o zrobienie instrumentu siedmiostrunowego. No i teraz po raz pierwszy bez Floyd Rose'a, bo mamy tutaj dosyć ciekawy mostek, o którym pewnie za chwilę będziemy rozmawiać. No i zapytałem szefów Jacksona, czy jest taka możliwość, czy mogliby zrobić gitarę dla mnie naprawdę z taką ścisłą specyfikacją co do każdego milimetra, tak? Bo jakby ten pomysł rodził się co do markera, więc ten pomysł się rodził latami. Udało się wszystko, jakby praktycznie wszystko zrobiliśmy, nawet niektóre rzeczy, których się nie spodziewałem, że się uda wykonać, poszło jak trzeba. Także no ja jestem, no słuchajcie, koniec roku dla mnie jest no niesamowity, jeśli chodzi o prezenty. Mikołaj już był. Przypłynął praktycznie, nie? tak, pod koniec listopada, czyli tak mniej więcej cyklując w moje urodziny. Mhm. Przypłynął z Pacyfiku, no nazywamy go, nazwałem Poseidon, tak? No jak widać, jest tu trójząb, zresztą jesteśmy też w mieście Poseidona, Neptuna, tak? Miasto. Co jest symbolem, tak? Trójmiasta. Więc tutaj nazwałem tą gitarę, ten projekt Poseidon. Zresztą widać tak naprawdę, jeśli chodzi o kolorystykę tego instrumentu, ona jest utrzymana w iście morskim, się to nazywa Laguna Burst. Odficie. Tak jest, Laguna, tak. No mamy ten znaczek, który też jakby sam zaprojektowałem, jakiś taki pomysł mi się zrodził i udało się go tutaj zrobić. No jest tutaj naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, no nie wiem, czy startujemy od... Startujemy od tego. Po pierwsze, jest to gitara, która jest robiona w ścisłej specyfikacji, tak jak powiedziałeś. Tak. I teraz, czy kształt też jest twój? Oczywiście, znaczy to jest kształt Warrior, to jest klasyczny kształt marki Jackson z lat... Wojownik, tak, chyba z końcówki lat 80. Mhm. Z tego co pamiętam. Ten kształt towarzyszy mi od bardzo, bardzo, bardzo dawien. Od bardzo dawna, ponieważ pierwsze moje instrumenty, jakie miałem, chyba pierwsza profesjonalna gitara,
była marki majonez. Znowu dzień dobry, także i to był właśnie ten kształt. To był ten kształt. On był delikatnie tam pozmieniany, wiadomo jak to kwestia, jeśli chodzi o robienie kopii. Natomiast to był właśnie kształt Warriora. No i tą gitarę naprawdę bardzo długo na niej grałem. Cały czas ją mam, ona funkcjonuje. To już jest, to jest bardzo dorosła gitara. Bo już ma z dobre, no myślę, że z 20 lat to tak rzutem na taśmę. I bardzo mi ten kształt tak naprawdę się spodobał z tego względu, ponieważ miałem też wcześniej, a propos Jacksona, to właściwie moja pierwsza kształt to był Randy Rhoads. Natomiast wiadomo, że na fałkach, jak ktoś nie ma doświadczenia na początku, za bardzo nie wiadomo jak z nimi usiąść, tak? No bo masz skrzydło, tutaj w sumie w Randy Rhoads jest krótsze skrzydło. No i co? No i ta gitara ucieka, ten i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj, mimo tego, że ten kształt jest naprawdę iście metalowy, to mogę zgrać normalnie spokojnie na siedząco. Mogę siedzieć tak. Mało tego, jak stoję, to tutaj mi też nic nie przeszkadza. Świetnie, masz. Mogę wykonywać różne pozy na koncercie. Czyli no w pewnym sensie jest naprawdę uniwersalny kształt, moim zdaniem. To jest najwygodniejszy kształt, jaki jest. Bardzo ergonomiczny, bo gryf masz wyżej. Tak, oczywiście. Z konieczności. Tak, to się nie da inaczej. Tak. I to jest ta ergonomia. A też nie, ja lubię mieć gitary wysoko, więc lubię mieć w miarę nisko ze względu na wygodę i kostkowania, tak? No bo wiadomo, jeżeli chcemy pracować nad garskiem, to musi być ta gitara niską. Zresztą James Hetfield jest tego najlepszym przykładem, tak? On ma praktycznie, jak to się mówi, gitary na jajach. Natomiast jeśli chodzi o ergonomię tego kształtu i wyważenie też tego, tutaj się też dużo różnych rzeczy się pojawiło, które zrobiłem, no pozwala na to, że lewa ręka jest ten. Ja lubię bardzo klasyczny kształt, zresztą zawsze wszystkich do tego namawiam, że jeżeli uczą się grać na gitarze, to powinni jednak mieć ten kształt, tą pozycję klasyczną, żeby wypracować odpowiednie nawyki nadgarstkowe, tak? No bo można grać w ten sposób, oczywiście jest to bardzo wygodne, tak? Jeśli chodzi o rękę, natomiast później jak trzeba stać i grać i wykonywać te same pozycje, formy, no to już się pojawiają problemy. Rozumiem, że od razu jesteś przyzwyczajony do pozycji scenicznej. Tak, tej gitarze. Tak. Tak jak siedzę, to tak po prostu później wstaję i jestem. Nie? Jesteś, super. Dobra, z czego mamy zrobioną tą gitarę? Przede wszystkim zacznijmy od konstrukcji. To jest konstrukcja standardowa, klasyczna, jeśli chodzi o Jacksona, czyli jest to konstrukcja neck to body, czyli mamy tutaj gryf przepuszczony przez całą długość instrumentu, korpusu, ale oczywiście nie jest to tak, jak to niektóre firmy robią, że skrzydła są doklejane tylko po bokach. Natomiast gryf jest jakby wpuszczony pod tą płytą wierzchnią, czyli to troszeczkę jest bardziej zaawansowana forma. Czy to jest wpuszczone w korpus zupełnie z jednej i z drugiej strony? Tak jest. Jak widać, nie wiem, na zdjęciach później może w przybliżeniach będzie to widać, tutaj mamy cały czas lity korpus z tej strony. Jak zauważysz, tak naprawdę gryf wchodzi do środka, jak do takiej sakwy. Stąd też wibracja nie rozchodzi się tylko na boki, na skrzydła, tylko cała gitara jest równomiernie jakby cały body rezonuje. I teraz tak, zaczynając od szyjki, czyli tak, neck mamy sklonu, body tył, czyli tył body mamy z mahoniu. Czyli to jest ten element. Tak, jest do tego miejsca, tak jest. Tutaj naprawdę, jak to się mówi, trochę mnie poniosło, ponieważ z przodu mamy przepiękny quilt, czyli quilt maple, czyli klon wzorzysty. No dosyć o grubej strukturze, bo tu jest prawie 3/4 grubości instrumentu, to jest ten quilt, także no to nie jest tylko taka nakładka cienka, fornir czy coś w tym stylu. A jeszcze oprócz tego masz jakby tą trójwymiarowość. Tak, bardzo zależało mi na tym, żeby gitarę troszeczkę wynieść do przodu, w sensie takim, żeby ona nie była taki flat body, czyli żeby była, no może nie curved, bo akurat mostek tutaj trochę nam nie pozwala na to, żeby zrobić to poważne zagięcie. Natomiast biorąc pod uwagę, że mamy dosyć gruby ten klon na froncie, możemy sobie pozwolić na fazy, na spore, takie dosyć mocno zaawansowane fazy, co oczywiście też jest wygodne. Tak, oczywiście, no bo jakby jak jest gitara ociosana po kwadracie, jak to się mówi, no to tutaj niestety czasami boli, no nie? Zwłaszcza przy momencie, jak mam dosyć mocno ciosam w strunę, to czasami czuję, że tutaj na przykład przy jakichś innych gitarach czuję tutaj ból, no nie?
Jakiś taki grasz w krótkim czy w długim rękawie? No w krótkim, co? Ugotowałbym się. No właśnie. W związku z tym łatwiej, jeśli chodzi o przesuwanie ręki. Tak, oczywiście, tak, tak. Wiadomo, że do tego, jeśli chodzi o pracę sceniczną, jest jeszcze Frotka, która mi tutaj ładnie poleruje. Także ten. Czyli na froncie mamy przepiękny quilt, czyli maple cup, jak to się mówi. Dalej, wracając z powrotem do podstrunnicy, jest hebanowa i wydaje mi się, że jeśli chodzi o klon i heban, jest to świetne połączenie. Zresztą Jackson od lat jakby trzyma to w standardzie, że podstrunnica jest hebanowa. Progi? Jumbo? Progi. Progi są tak naprawdę jumbo i są to stalowe progi. O. Mam w jednej gitarze, która też w jakiś sposób była moim pomysłem. To był model Broderick, czyli gitarzysty z Megadeth niegdyś. On miał taką bardzo fajną sygnaturę, troszeczkę rzeczy podkradłem od niego. I tam on miał właśnie stalowe progi. Ja w innych instrumentach mam normalne progi niklowe, czy tam niklowo-stalowe. W każdym razie no, przy intensywności grania te progi bardzo szybko... Stalowe są najtrwalsze. Stalowe są najtrwalsze. Tak. Kiedyś miałem takie poczucie informacyjnie, że może to była jakaś tam forma legendy, że progi stalowe fajne, ale one brzmią bardzo, bardzo jaskrawo, jasno. Ale masz machoniowy korpus. No ale właśnie, teraz pytanie, do czego je wkładamy? No jeżeli załóżmy, zawsze liczy się efekt końcowy, tak? Czyli jeżeli ja mam stalowe progi, które nigdy tego nie odczułem, mogą brzmieć delikatnie jaśniej, to mam przecież kawał machoniny z tyłu, która mi to w jakiś sposób... w strunach też. Tak, no oczywiście. No i przede wszystkim wydaje mi się, że progi stalowe trochę lepiej funkcjonują, jeśli chodzi o podciąganie i wszystkie inne bendy. I strojenie. Więc tutaj akurat jeśli chodzi o strojenie, to ja nie mam żadnych problemów. Zresztą też za chwilę o tym powiemy. Natomiast wydaje mi się, że jak są finalnie dobrze wypolerowane, to później nie ma tego tarcia. Ja cały czas czasami mam takie, znaczy mam czasami takie problemy, że jak jest dużo bendów, to później czuję, że już jest szorowanie, że już jakbym jeździł pilnikiem, tak po tych progach. Tak, same się polerują te progi. Tak, więc jest naprawdę bardzo fajnie zorganizowane. A jakiej grubości strun używasz od razu? Wiesz co, tutaj tak naprawdę musiałem troszeczkę eksperymentować ze względu na to, że jakby ten mostek jest dosyć specyficznie skonstruowany. I mam też troszeczkę inną menzurę, zresztą też o tym powiem. Więc tutaj musiałem troszeczkę pokombinować. W tym momencie to jest strojona gitara do D, standardu D. Czyli cały ton w dół? Tak, cały ton w dół. Mamy tutaj dziesiątki aktualnie. Tu jest szósta, jest 52, czyli taki standardowy set 10x52. A tutaj jest 64 chyba w tym momencie. 64. Nie są to grube struny, ale ponieważ mamy menzurę dłuższą, czyli jest 26,5 cala, tak? Też to tak pomyślałem, jak to zrobić, więcej. Ponieważ chciałem, żeby przy tych niższych strojach dźwięk jednak był dalej spężysty, żeby nie robiła się taka buła. No wiadomo, jak się obniża dźwięk, to zakłada się też grubsze strony, automatycznie dźwięk się robi grubszy, ale przy takich niskich rejestrach niekiedy się po prostu traci się na tej szybkości, tak? Więc pomyślałem, że jak mam normalnie gitary 25,5 cala, strojone nie do E na przykład, no to cały ton w dół, no to spróbujemy zrobić 26,5 cala. Grałeś wcześniej na podobnym projekcie, w sensie siódemka, 26,5 cala, dziesiątki, 10 do 60. Tak się złożyło, kiedyś testowałem taką gitarę, która naprawdę bardzo fajnie mnie urzekła. To była gitara PRS-a, która miała 27 cali i mało tego, była nastrojona do E. Więc, a i brzmiało to naprawdę soczyście, przede wszystkim atak był lepszy, moim zdaniem. Ona lepiej trochę reaguje w momencie, kiedy wiesz, jak masz naprężoną strunę dobrze, a przy dłuższej menzurze niższe dźwięki są trochę bardziej sprężyste, to jest ta gitara szybsza. Bo też w PRS-ach wiem, że jest machoń z klonem łączony. Tak. I tutaj podobna jest sytuacja. A, to stąd. Słuchaj, no to jest tak, że jakby czerpie się doświadczenia z różnych producentów i buduje się swój własny wymarzony instrument. Sprawdzone.
Tak, to są sprawdzone tak. konstrukcje. Oczywiście mam mam też gitary zrobione z olchy, że jest jakby tylko korpus samej olchy. Natomiast no, nie mielibyśmy takiego przepięknego tutaj wydania, tak? Uswojenia. Więc tak, czyli mamy 26,5 cala konstrukcję, jeśli chodzi o menzurę. Progi mamy stalowe. Teraz tak, dalej idąc już, jak już jedziemy do góry, to mamy klucze na Planet Waysa. To też jest pomysł skradziony z mojej poprzedniej gitary Broderika. To jest fajny patent, ponieważ one w momencie, kiedy zakładam strunę i zaczynam ją nawinać, od razu odcina się końcówka. Taki pomysł technologiczny. Wkładasz strunę, zaciągasz ją od dołu, przerobisz pierwszy obrót, pach, odpada końcówka. Czyli jest tu taki pseudo jakby typu nożyk gilotynka. Jest to też jakby, nie muszę szukać obcążków i tak dalej, i tak dalej. Także jest szybka akcja i jest od razu ładnie, kulturalnie. Dobra, wróćmy z powrotem w ten rejon. Mostek. To był też dla mnie bardzo, bardzo poważne wyzwanie, ponieważ no ja głównie używam mostków Floyd Rose, ponieważ wiele elementów artykulacyjnych wychodzi też z Floyda. Natomiast ponieważ tak, chciałem, żeby to był głównie studyjny instrument, żebym mógł nagrywać jak najwięcej na nim w studiu, zależało mi na tym, żeby ta stabilność tego stroju była jednak jednakowa, tak? Nie zawsze człowiek pamięta o tym, żeby po każdym numerze, czy tam nawet po riffie, jak załóżmy się coś wałkuje bardzo długo, pamiętać, żeby o tym ostrojeniu. Sobie tak. No i słyszałem bardzo kilka fajnych opinii od moich kolegów z branży na temat tego mostka. Natomiast byłem trochę taki, no niepewny, no bo jeżeli się okaże, że to nie jest to, no to co, ja jestem ugotowany, tak? Bo jak założysz inne struny albo trafisz w inne pick-upy, to je można wymienić, no nie? Ale jak trafisz nie w ten mostek, który chciałeś, no to raczej jest kaplica. No co cię przekonało? Tak naprawdę zaryzykowałem. No ja nigdy nie miałem do czynienia z Evertune'em, natomiast po prostu to jest naprawdę kosmiczne. W ogóle ta gitara jest kosmiczna pod każdym praktycznie względem. Tutaj czary z kluczy. Tutaj mamy czar, jeśli chodzi o strojenie. Przeczytałem szybko instrukcję, jak to mniej więcej funkcjonuje. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Też oglądałem kilka filmików też moich kolegów z branży, jak oni go wykorzystują w trakcie, w pracy. Jak, no to wiadomo, że często jest tak, że niektórzy mają swoje własne pomysły na ustawienie tego. Natomiast no, w momencie, kiedy nastroiłem pierwszy raz gitarę, no to nastroiłem, pamiętam ją chyba w listopadzie. I do tej pory stroi. Tak. Wyciągam z case'a po prostu i gram. Co jest takiego specyficznego w tym mostku? To znaczy tak, on ma tak naprawdę trzy tryby pracy. Pierwszy tryb to jest też bardzo ciekawa forma w sytuacji, jeśli pracujemy w studiu i nagrywamy na przykład riffy i zależy nam na tym, żeby te riffy były jak najbardziej trafione w 100%. Tym bardziej, jeżeli na przykład robimy double, tak? To jest typowy zabieg, że po nagraniu dwóch instrumentów nagrywa się jeszcze double, tak? Więc ten zakres i margines strojenia powinien być, tak naprawdę nie powinno go być. Powinien być idealny. Wiadomo, że te wibracje i ta trójwymiarowość tego brzmienia, jak robimy drugiego dubla, i tak wychodzi z ręki, tak? No bo nie da się powtórzyć tego samego. Mhm. Tak? Natomiast to strojenie powinno być jak najbardziej idealne. Na szczęście nie jesteś robotem. Nie, oczywiście, że nie. A tutaj mamy dużo robotyki. Natomiast ten dźwięk powinien być jak najbardziej idealny, że w momencie, kiedy atakuję dźwięk i później zrobię to samo w dublu, to te wszystkie początkowe, zwłaszcza przy ataku, muszą być jak najbardziej trafione. Przy niskim stroju, w momencie, kiedy uderzasz mocno pierwszy dźwięk, ta pierwsza milisekunda, to często jest bałagan straszny. Dźwięk się ustabilizowuje po chwili. W momencie, kiedy mam ten mostek, który w pierwszym zakresie, w momencie, kiedy to będzie widać, w momencie, kiedy uderzam, zobacz, że on pracuje, widzisz? Tu się coś dzieje. Faktycznie, no. Czyli on pracuje cały, to jest wózek tak zwany. To jest wózek, tak, tak. Dokładnie. I ten wózek cały pracuje. Dokładnie. On pokażmy w tym momencie to do kamery, to jest świetna sprawa. Pokażmy to, zobaczcie. I teraz w momencie, kiedy ja mocniej uderzę albo mocniej docisnę, on, zobaczcie, co się dzieje. Jak mocno, za mocno docisnąłem, rusza się. Cały czas pracuje. Tak, jak wezmę dźwięk. To jest aktywny wózek. Patrz, zrobię to. Podciągam. Dźwięk jest dalej taki sam.
kręcę kluczami. Tu się wszystko cały czas zmienia. Dopiero teraz. Bajer, no nie? Wyobraź sobie, że co się dzieje z dźwiękiem w normalnej gitarze, jak kręcę ją przynajmniej o dwa obroty. No to nie wiem, siadać. Siada? On jest po prostu przynajmniej 2 tony do góry. No tak. Albo w dół. W zależności od tego. Tak, jakie jest przełożenie. No a tutaj mamy stałość. I teraz zobacz, w momencie, kiedy nagrywam sobie riffy. Czyli przepraszam jeszcze, nie przejmujesz się, jeżeli gdzieś położysz źle gitarę, przesunie się tak, klucz? Tak, tak, ale tu bardziej chodzi o, myślałem o tym, o komforcie, jeśli chodzi o pracę w studio, że w momencie, kiedy ja uderzam bardzo szybko jakieś rzeczy i tak dalej, później robię dubla, to to wszystko cały czas jest na tym samym mniej więcej ustabilizowane, tak? Ja dostałem gitarę ją właśnie w ten sposób, w tym trybie normalnym i ja myślę, okej, ale jak ja będę robił bendingi? No jak tu się nic nie dzieje? Masakra, ale wtopiłem. No i teraz zacząłem czytać instrukcje trochę bardziej. Teraz tak, bo dochodzimy do takiego momentu, że ona w końcu idzie do góry. Czyli przekraczam w pewnym momencie taki hot spot, gdzie ja już... Ona już zaczyna normalnie funkcjonować, tak jak zwyczajny przełączasz instrument. Przełączasz te tryby jakoś gdzieś tu? Tutaj przełączam. Czyli dochodzę do takiego momentu, kiedy nagle dźwięk się podnosi, wycofuje się do tego gorącego punktu i ona już wtedy normalnie działa jak zwykły mostek. I teraz normalnie funkcjonuje i tak dalej, jeśli chodzi o podciąganie itp. itd. Czyli jeżeli napięcie w strunach zostanie przekroczone, tak jest, to tak dopiero jest. Wtedy on reaguje. Tak jest, tak jest. Tam jest z tyłu taki system sprężyn, że naprawdę jak ja to otworzyłem, to od razu zamknąłem. Aż tak źle, żeby nic nie wypadło, tak? Nie, żeby ty kogoś nie zepsuł. Nie? Jasne, nie? Więc ten mostek jest naprawdę świetny. A tym bardziej też zależało mi na tym, żeby mieć możliwość szybkiego dostępu do na przykład otwartych strojów, ponieważ mam tam jakieś pomysły muzyczne, w których chciałbym zmieniać często możliwości typu normalny strój, open, normalny, open. W standardowych gitarach, no okej, załóżmy, są gitary, które mają tam halter i tak dalej, natomiast jeżeli tutaj zjadę, to i tak cały mostek ciągnie, no nie? A jak mam stały mostek, założę halter, no to czym ja tu będę to kręcił, no nie? Czyli ty w ogóle nie masz żadnych ustawień, zakładasz strunę, wkładasz... Tak, tak, tak. I teraz robię sobie na przykład... Wszystko cały czas jest ustabilizowane. Mogę sobie zrobić jeszcze... A tu nie zrobię, przepraszam. Ten tutaj nie mam włączonego trybu. Tutaj mam tak, że ta struna B cały czas będzie zablokowana, tak? A tutaj zrobiłem patent akurat w tym miejscu, żeby mieć możliwość normalnego open. Normalnego open. Czyli to regulujesz mimo wszystko z tyłu. Otwierasz i coś tam? Nie! Wszystko tutaj robi się jak coś. Na kluczu. Po prostu cała baza, czyli ustawienie brzmienia, ustawienie intonacji oraz menzury i tak dalej, wykonuje się tutaj. Później się to wszystko zablokowuje, mostek myśli za ciebie. O. Także to jest bardzo fajna rzecz. Stąd też moje wątpliwości, które miałem zanim podjąłem decyzję, zostały jakby zniwelowane. No myślę, że magicy z Evertuna długo myśleli nad tym systemem. Rewelacja. Ja spotkałem podobną rzecz. Wydaje mi się, że Japończycy z Ibaneza, oni jako chyba może pierwsi w tych, jak wprowadzili ten Zero Point System Edge. Aha, jest. I tam był układ wagowy typu sprężyny do pociągania w jedną stronę i sprężyny do pociągania w drugą stronę. I teraz jedna sprężyna ciągnęła w jedną, druga sprężyna ciągnęła w drugą. I teraz Zero Point polegał na tym, że jak nawet strzeliła ci struna, to ta sprężyna podtrzymywała, tak? Układ. Jak też przeciągnąłeś sprawę, to też to w jakiś sposób podtrzymywało.
Natomiast to było. Mówisz o mostkach Floyd Rose'owych. Tak, to były mostki Floyd Rose'owe, tak? I to tam pozwalało właśnie na jakieś takie podejrzenia, mam tematy typu właśnie zrobienie też Open Tuna i tak dalej. Natomiast niestety tam było tak, że mieliśmy do dyspozycji, z tego co pamiętam, dwie sprężyny w jednym kierunku, dwie sprężyny w drugą stronę. Ale wszystko działo razem. Czyli wszystkie, jeżeli jakakolwiek siła potrafiła zmienić funkcjonowanie mostka, to miało to odniesienie do wszystkich strun. Tutaj jest tak, że każda struna ma swój zero point system. Wow. Więc, więc tam jest po prostu jakiś, tam jest naprawdę Albert Riehl w środku, jakiś szwajcarski zegarek. Stąd też ja widziałem filmik, gdzie kolesie obcinali po kolei kolejne struny i sprawdzali na tunerze, co się dzieje ze struną E1. Nic się nie działo. Wow, czyli cały... Aż dojechał do końca, aż naprawdę dojechał do końca. Więc ja myślę, jej, to niemożliwe. No, ale no, teraz już wiem. Więc teraz tak, nie mamy tutaj żadnych baterii, więc to nie jest technologia solarna czy kosmiczna. Czyli można by powiedzieć tak, jak porównujemy, pick-upy są aktywne i pasywne, mostek też jest pasywny. Tak, mostek też jest pasywny, tak jest. Okej, jeśli chodzi o pick-upy, od lat pracuję z firmą Seymour Duncan, przetestowałem miliony przetworników, cały czas je testuję, bo to wiadomo, że człowiek jakby lubi doświadczać nowych wrażeń. Natomiast zdecydowałem się na przetworniki pasywne, to już o tym żebyśmy też mówili. I to są to przetworniki Seymour Duncan. Aktualnie tu są przetworniki, na których też czasami grałem. To są modele Distortion. Duncan Distortion, czyli taki typowy heavy metalowy przetwornik. Natomiast czekam, bo tak naprawdę routing tutaj, czyli wycięcie, nie jest do tych przetworników, bo czekam na swoje customowe przetworniki od Seymoura, które zamówiłem. Bo znalazłem, po latach naprawdę doświadczeń, znalazłem brzmienie, które mnie najbardziej rajcuje i z którym dobrze się czuję, w sensie muzycznie, tak? Co to będzie? To będą przetworniki zbudowane na bazie Alnico 8. Teraz ciekawe, co to jest Alnico 8, tak? Znamy magnesy Alnico 5. A5 i 2. No a Seymour Duncan połączył obydwa magnesy. To tylko w sumie 7. Nie wiem, dlaczego nie nazwano ich 7. Nazywa się to Alternative 8 przetwornik, czyli Alnico 2 plus 5. Czyli 8. Tak, czyli 8. Taka amerykańska matematyka. Natomiast tak, dla mnie brzmienie jest to kwintesencja tak naprawdę wszystkich dobrych rzeczy, które mamy i z Alnico 5, czyli piękny środek taki soczysty, oraz to, co się dzieje z Alnico 2, czyli ładna, ciepła, okrągła góra. I jak razem to połączymy, i oni dosyć fajnie, bo tak naprawdę to nie jest taki przetwornik do rocka, czy, no chociaż no, świetnie też działa w muzyce generalnie rockowej, natomiast on ma bardzo, bym powiedział, no, potężny output, jest bardzo czysty, jest naprawdę, to jest porównywalna czystość w kostkowaniu do ceramika, co jest, no, dużo gitarzystów metalowych wybiera ceramiki, bo tam jest naprawdę klarowny ten dźwięk, on jest bardzo szybki, czysty. Natomiast no wiadomo, każda ceramiczna technika też ma swoje jakieś takie, no niestety, braki, bo niekiedy ten dźwięk jest taki trochę mało muzyczny, taki martwy. Tak, sztywny. A Alnico, no wiadomo, ładne, ciepłe, bluesowe brzmienie. Plus do tego dowijamy miliony uzwojeń, żeby był wysoki output. No i mamy uniwersalny przetwornik, który potrafi zabrzmieć jak Jeff Beck, potrafi zabrzmieć jak EMG, bo jest bardzo szybki i selektywny, ma dużo gainu. No i ma ładną, ciepłą górę, czyli nawet jak chce zagrać coś czy na czystej barwie, to dalej on bardzo ładnie się zachowuje. Także to jest brzmienie, które w sumie znalazłem. Szybki, ciepły, tak. Źle to brzmi. Szybki i ciepły, no może nie. Agresywny i Także tutaj mamy na razie Duncany, Distortiony, a natomiast one świetnie współpracują z tą deską, bo to jest też bardzo, bardzo typowo metalowy przetwornik. Co? Rozłączasz?
Nie. Tutaj w tej konstrukcji nie ma takiej potrzeby. Nie, mam w drugiej gitarze, mam możliwość rozdzielania cewki, natomiast chciałem tutaj jak najkrótsze połączenia i tak dalej, bez jakichś dodatkowych kombinacji. Czyli to jest stara, sprawdzona szkoła. To jest stara, sprawdzona szkoła i tak dalej, i tak dalej. Ważne, żeby były wkręcone w deskę, bo to też ma jakieś tam delikatne znaczenie, więc jestem tutaj jakby... Czyli standard. Bridge, łączysz, tak neck, jest, tak neck. Jest, tak jest. No i tutaj dwa razem, no nie? Dobra, to jest volume czy barwa? To jest volume, tak. Też wyszedłem już trochę z głośności barwy, ponieważ no nie pamiętam, kiedy ostatnio zmieniałem w ogóle ten ton w gitarze. Okay. Chyba, że się sam zmienił. I wtedy, więc trzeba to poprawić. Stwierdziłem, że też nie potrzebuję, tym bardziej, że tu umówmy się, nie ma miejsca na jeszcze dodatkowy potencjometr, więc wydaje mi się, że głośność jest w dobrym miejscu, bo zależy mi na tym, żeby szybko to zakręcać. Żeby to, ja bym nie szukał tego, że jak miał tutaj nawalone przed tych na pewno dwa zgłaśniał, tak, coś innego, no nie? Dwa obok siebie by był. Więc wystarczy mi jeden volume. Tutaj mamy taką bardzo fajną zawodową gałeczkę. Przy okazji chciałbym podziękować firmie Majonez, która mi tą gałeczkę tutaj sprzedała. Jest świetnie, że tak powiem, zestawiona z kolorystyką gitary. Chyba to jest Q-Part, tak? Chyba oni to robili takie fajne customowe gałki. Też. Q-Part, no. A, czyli tak, no w sumie coś jeszcze moglibyśmy dodać. No i krustracje, mamy tutaj to logo Poseidona plus za balonu takie diamenciki. Markery. Aha, bardzo fajna sprawa, ponieważ czasami człowiek gra po ciemku, a fajnie jest widzieć pozycję na gryfie w nocy. Postarałem się tutaj, aby zainstalować luminleje, co jest też bardzo fajną, przydatną rzeczą. Nie? Tak na scenie masz dosyć ciemno, jeżeli naświetlisz to wcześniej. Dokładnie, jeżeli naświetlę to wcześniej latarką, to naprawdę to utrzymuje bardzo, bardzo, bardzo długo jasność. Tak? Więc orientacja w terenie jest jak najbardziej, wiesz, słuszna. No, jeszcze jest jedyna rzecz, ponieważ normalnie Warriory są wyposażone. Zobaczcie, jaka płyta, co tu się musi dziać. Ponieważ normalnie gitary Warrior, jeśli chodzi o zakładanie paska, są troszkę czy inaczej, to też był mój pomysł, wyszukiwanie balansu. No i tak, testowałem na swoim starym majonezie, który ma tyle dziur w różnych miejscach już, jeśli chodzi o montowanie zaczepów na pasek. No i w końcu udało się znaleźć, no i faktycznie jest to to miejsce, o którym myślałem, czyli teraz gitara nigdy mi tutaj, nawet biorąc pod uwagę, że tu mamy 7 kluczy, a nie 6, ona nie będzie uciekać, tak? Czyli zobacz, że ciągnie mi do góry, a zazwyczaj co? W takich dziwnych kształtach jest tak, że główka opada w dół, a no to jest ale niewygodne. Ale to też trochę kabel, wiesz? Weźmy jeszcze raz. No nie sądzę. Nie, w sensie... Patrz. Ona jest... W miarę dobrze zbalansowane, no fajnie. Jak wezmę, założę pasek, to postawię gitarę tak, to ona będzie w ten sposób. No nie. Świetnie. Bo ja pamiętam, że w tych swoich pierwszych instrumentach bardzo mnie denerwowało to, że na stojąco zawsze mi tutaj coś mi ciągnie w dół. No nie? I to jest to niewygodne, jeśli chodzi o granie. Tak. A Marku, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie i widzimy się. Widzimy się. Do zobaczenia. Na razie, hej. Cześć. We'll be right back.